Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku GTA 5. Dzisiaj właśnie wyszło GTA Online. Patrzcie kurwa na to, działa, akcje, dołącz do znajomych. Ukończ samouczek GTA Online. O chuj kurwa chodzi, nie wiem. No, ale tutaj mamy różne kurwa akcje i tak dalej. Nie będziemy się tym teraz zajmować. Dzisiaj po południu chyba przysiądę z huntą i będziemy sobie szpilać właśnie w GTA Online, ale to, jak już mówiłem, wieczorem. Pierdolone krzesło mi stoi na drodze. Co się teraz dzieje w ogóle? Dostaliśmy SMS-a chyba od Lestera. Część przygotowań do skoków. Paleto zakończona. Został jeszcze jeden sprzęt wojskowy, więc zajmij się konwojem, gdy tylko będziesz mógł. Wypierdolimy tego SMS-a. O, czym by się teraz zająć? Kondycja mi wzrosła, wspaniale! Elo? Chciałem się tylko przytulić. Yeah, I've got some mental shit going on. Tak, wiecie. Rednekowsku. Skupienie. Czym możemy się teraz zająć na mapce? Co się tutaj znajduje? Sprzęt wojskowy. Jedziemy! Nie ma opierdalania się. Czas zdobyć sprzęt wojskowy w celu... W ogóle w celu wykonania misji, ale tak chciałem wam powiedzieć. O nie, mam lepszy środek transportu. Ciekawe, czy Trevor założy kask. Biorąc pod uwagę jego postać, to nie powinien. O chuj, Trevor z kaskiem. Widok tak rzadki, jak ja trzeźwy. Dobra. Widok tak rzadki, jak widok mnie trzeźwego prędzej. Ciśniemy w takim razie po sprzęt wojskowy na motocyklu w podkoszulku. YOLO! Oczywiście będę zbijał sobie drogę jadąc skrótami, które jak wszyscy wiedzą, zawsze kończą się dobrze. Nice. Tak długo jak nie skaczę tym motocyklem z jakiegoś wzgórza, to chyba jest całkiem nieźle. Jak widzicie, na razie jazda mi idzie całkiem w porządku. Mamy 300 metrów już nadrobiłem. Teraz mam 1,96. Zobaczymy, ile będę miał, jak się będę zbliżał. Tak po prostu i na wyskroś. 1,85. O, tutaj to nadrobię w pizdu. Tylko, czy nie jebnę w jakiegoś kojota na przykład po drodze? To jest inna kwestia. O, już tylko 114 metrów. Nieprawdopodobne. Traktor. Nie będę się zajmował traktorem. 900 metrów tylko, proszę was. Woohoo! Do bazy wojskowej wjeżdżamy na hardcora. Radio Los Santos, jebać jakieś wiadomości gadające babsztyle. Pewnie porównują eyelinery. Przepraszam. Jedziemy tutaj. Gdzie jest ten jebany konwój wojskowy? Przemieścił się skurwysyn. No to ciśniemy. Chociaż to może być trochę niebezpieczne na motocyklu. Kurwa, jak daleko pojechał. Gdzie on teraz jest? Where are you, man? Pojechał sobie, a ja w ogóle miałem... Aha, kurwa, bo się patrzyłem na mój znacznik zamiast na znaczek HS. O, HS jak hajs w sumie. HS, domyślam się, jest od skrótu heist. Czyli, wiecie, taka akcja. Akcja kradzieży na przykład. A, trudno. Jeżdżenie na motocyklu to jest czysta przyjemność. Szczególnie w tych terenach. W mieście mniej. Tam trzeba, wiecie, skręcać i hamować. Tutaj... Wow! Tutaj jest czyste YOLO swagerstwo. Jedziemy po prostu przed siebie. Pcha nas wiatr przygody. Możemy popuścić wodze motocyklu. O kurwa. Co jest kurwa? Motocykl mi się utopił, niech mnie chuj. Wyposażenie nie może ulec zniszczeniu. No domyślam się, moja twarz też nie powinna ulec zniszczeniu, ale chuj wie, czy mi się to uda. No kurwa, nie ma tutaj żadnego środka transportu, serio. Trevor, biegnij! Czy tam nie był kład przy tym mościku? Nie jestem pewien. No kurwa, na nogach to go nie dorwę. Jest coś za mną? Żadnego pojazdu, oczywiście. Ciągle pod górkę, jebać T-Volta. Może wsiądę kurwa na łosia i tam... To nie jest łoś. Cholera jasna, szkoda. Na łosiu by się epicko... serio? Nic tu... Może taksówkę zamówię. A, było całkiem niezłe. Wątpię, żeby taksówka jednakowoż o tej godzinie w takie miejsce dojechała. Ale tutaj mamy jakąś bardziej popularną drogę. Blokujemy ruch! No niechże coś mi tu przyjedzie, kurwa. O, cześć. Cześć, mogę cię zjeść? Wbijaj do samochoda, Trevor.
Muszę ogólnie napierdalać teraz. O, jak? Jeszcze ktoś przejechał. Muszę napierdalać szybko, żeby mi, nie wiem, nie uciekł ten konwój, albo nie wiem, nie dojechał na miejsce, cokolwiek. Zaczęły się studia. Dzisiaj jest 1 października, jak nagrywam ten odcinek. Zaczęły się, kurwa, studia. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło specjalnie, no ale co ja pocznę? I have to live with that. Gonimy konwój. Zaczęły się studia, ale myślę, że i tak zawsze będę znajdował czas, żeby nagrywać te 3 odcinki dziennie. Wicie, rozumicie? Mam bombę przylepną. Aha, sprzęt nie może ulec zniszczeniu. A mogę na przykład zrobić tak? No spoko, cześć. Mogę wybrać na przykład... O kurwa, przepraszam, wybaczcie, małe problemy. Dobra ludzie, kontynuujemy, wybaczcie, sami zresztą widzieliście, co się działo. O, ja mam paralizator, kurwa, wsiadaj Trevor, wsiadaj, bo cię zajebią. Aha. Aha, tutaj jest trochę ludzi. Tutaj jest, kurwa, wojsko. Spoko, spoko, nic mi nie zrobią. Boję się, że mogli ostrzelać z deczka samochód, ale zajebiste porwanie. To jest porwanie iście w stylu takim YOLO swagerskim. To znaczy, podjechałem do nich, zatrzymałem się przed tym samochodem. Oczywiście genialny kierowca, co postanowił zrobić, wysiąść i mnie postrzelić. Takie, o kurwa, on mi kradnie samochód. Kurwa, z paralizatora strzeliłem przez okno, serio? Chciałem bombę wyrzucić. Aha, w takie miejsce się ta bomba rzuca. Może dam radę eksplodować? Gonią mnie w ogóle? Tępe chuje. Powysiadali wszyscy z samochodów, żeby do mnie strzelać z pistoletów, ale już im się chyba nie chciało za szybko wsiadać z powrotem, żeby mnie gonić tymi samochodami. Plan był epicki. Tak jak wtedy, kiedy się przełączyłem, najpierw Michaelem wyszedłem z samochodu, a potem przełączyłem się na Trevora i postanowiłem spierdalać, mając lekką przewagę. Coś tak jak tutaj. A nie, skurwisiny mnie gonią jednak. Spoko. 1,3 km. Nie wiem, czy ja nie muszę zniszczyć tamtych ziomeczków. Czy oni na przykład, wiecie, jak będą żyć, to mnie tam nie złapią. W ogóle jedna rzecz mnie wkurwia, wybaczcie, ale muszę to zrobić. Usunąć sobie znacznik. Jedź! Kurwa, nie da się wyłączyć menu trzymając triggera, bo wtedy już nie łapię tego gazu. Jadą chuje do mnie. Trudno się mówi. Już niedługo będę w tym całym laboratorium. Mam nadzieję, że pozwoli mi tam zaparkować bez zabijania tych ziomków. A jeżeli nie, no to chuj. Wątpię, żeby przyjechali specjalnie po to, żeby mi rozjebać tego. Ten sprzęt, który tutaj porwałem. O, a jednak, być może. Lol. O, było całkiem niezłe, muszę przyznać. Czekajcie, spróbuję tutaj wjechać po prostu. Zobaczymy, czy misja mi się zakończy. A nie, zlikwiduj pozostałą ochronę. No okej, trudno się mówi. Mam bomby wybrane? Mam bomby wybrane. Elo? Piękne. Jak ja lubię tymi bombami przyleptymi walczyć. Rzucasz, naciskasz, nie ma. Bombowy stratek, łowca głów. Ta, bombowy stratek, aha. Zapewne chodziło o to, żeby podstawić bombę na drodze tych pojazdów i potem ją wysadzić. Tak, coś tak czuję. Lester, wszystko zrobiłem. Jestem fajny. Lester the molester, bro. We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. Okay, Trevor, I'll let you know when the score is happening. Keep me in the loop, bud. Aha, okej, okay. Czyli nadal w tej chwili nie będziemy mieli nic, nie będziemy tego skoku wykonywać. Policja mnie nie goni, mimo iż wyjebałem paru wojskowych. A zresztą, patrzcie, co my tutaj mamy. Elo, 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 elo. Przyjechaliście ugasić pożar? No to kurwa gaście, patrzcie, pali się wam samochód. O kurwa, policja mnie teraz ściga. Tylko jedna gwiazdka. Za zabicie paru strażaków? Worth it. Tylko gdzie ja jakiś pojazd teraz znajdę? Nie wiem, może się schowam w tych krzaczorach. O tutaj. Przeskoczę na drugą stronę, dam radę? Nie dam rady, kurwa, to gorzej. Potrzebuję pojazdu, hello. Hello. Ja się serio planuję w krzaczorach ukryć. Nie, niestety mnie widzą. Jak? Jak oni mnie kurwa zauważyli w tych krzaczorach? Chuj, muszę uciekać. O! Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Łódka.
Łódka. Chodź, Trevuch. Uciekamy wodą. Oczywiście łódka pewnie stoi sobie w żadnym stopniu niezabezpieczona. Wbijaj! Wbijaj! Musimy spierdalać, póki nas jeszcze nie zabili. Bo strzelają! Sweet. W ogóle wykonałem już ponad 40 z 69 misji, więc połowa fabuły jest już za nami. Ukryję się pod wodą. Ciekawe, czy te tępe chuje na przykład wsiądą w łódź i za mną tu przypłyną. To jest dobre pytanie. Oddalę sobie radar. Żaden się tutaj jak na razie nie wybiera na otwartą wodę. Lol. Odpłynęli mi łodzią. Nie, kurwa, nie zauważą mnie. Nie zobaczyli, że odpływam, a ich zasięg widzenia jest tak ograniczony, że widzą tak jakieś, nie wiem, 30 metrów przed siebie. I love it. Co za radio. Przełączymy je. Na to. It's a rock ball lady. Dobra, nie będę śpiewał. Śpiewanie to jest zawsze fail w moim wykonaniu. Słuchajcie, skoro już jestem Trevorem, to zobaczmy, co my tutaj mamy. Tutaj jest Trevor. Spoko, misja Trevora dla Trevora od Trevora. Kto to jest? Ochotnicy? Jacy kurwa ochotnicy? Zobaczmy to sobie. W sumie już jestem, że tak powiem, na dobrej drodze. Zrobimy taką YOLO swagerską akcję, znaczy musimy przybić do brzegu. No i przybijemy. Dosłownie. I YOLO! Elo ziobusie, co tam słychać? Przyjechałem, a raczej przypłynąłem. Macie jakiś samochód tutaj? Szanujący się ludzie powinni mieć samochód. Czemu? Żebym ja mógł go zajebać. O, ktoś chyba... O, piesek. Czy jakiś piesek tam jest, że on mnie ugryzie czy coś? Tak, jest na ganku. Dobra, uspokoił się, widzę. On tak, ho, ho, kurwa, moja posesja, gnoju, a nie, dobra, w porzo. Ta bomba przylepna, ładna, ładna. Dorobiłeś się pięknej bomby przylepnej. Co my tutaj mamy? O, cholera jasna, co za kurwa. Nie trafiłem jej, trafiłem w patrzcie, jak to spierdala teraz. No tak, trochę mi to nie wyszło. Może nie będę ryzykował strzelając teraz w kierowców, tylko po prostu będę podpierdalał pojazd, którego na razie tutaj nigdzie w okolicy nie ma. Może zmienię sobie... O, pistolet przeciwpancerny. Chyba słyszę kolejnego kłada. To też jest dobry sposób na przejęcie pojazdu. To jest przejęcie drogą, powiedzmy, bardziej hardkorową, ale i tak samo skuteczne. Nawet bardziej. Gorzej by było, gdyby został na tym kładzie po śmierci, bo w sumie musiałbym truchło zbierać i zrzucać z tej maszyny. Oh shit. Yeah! Przeskoczę? Przeskoczę. Ty! Se wstał! O chuj! A jolo, pięknie. O nie, nie wywal się, nie wywal się, nie wywali się. Patrzcie, jak pięknie. Hamuj! Udany skok kaskaderski. O kurwa, trafiłem jakąś kunę. Udany skok kaskaderski to ja już zrobiłem podczas misji, kiedy zaczynaliśmy Trevorem, to tutaj jechaliśmy z tym naszym ziomeczkiem, co nam wypadł. Elo, co tam u ciebie? Kim jesteś? Spadochron ma na sobie. Czy jakiś plecak? Can you give me a ride home, please? Can you suck my dick? I love hitchhikers. No to come on. Crazy? I'm not getting on that thing. No to kurwa nie dostaniesz podwózki, masz jakiś problem? Dobra, czekajcie, to podwieziemy ją czymś innym. Hono. Elo ziobuś, co tam słychać? Masz tutaj w ogóle miejsce dla pasażera? Średnio. Dobra, okej. Okay. To wykorzystałem traktor w charakterze blokady drogowej. Ale teraz mogę wykorzystać ciebie w charakterze mojego transportu. Elo. Będzie walczył o swój samochód, czy nie? No dobra, wsiadaj. Widzę, że do samochodu jest bardziej chętna. Chętna. Gdzie mam cię podwieźć? Aha. 4 kilometry, kurwa. I was out hiking and got lost. I've been trying to flag down a car for over an hour. Why didn't you just call someone to come pick you up?
couldn't get a signal on my cell. Samochód ogrodogawiona sobie spokojnie mówi. Not since Mama passed. She was very hard on me, but how I loved her. I have her hair in my backpack. O kurwa. Okay. What? Ups. To nie był plan. Spoko, spoko, wszystko będzie w porządku. I don't get many visitors anymore. The gardener used to come on Fridays till he got real sick and fell off that cliff. Folk, well, you know how they like to talk. But now, it's just me, living on soup. Soup I make from old soup. Soup after soup after soup. I have to get out of there sometimes and clear my head. Those damn birds, always singing, no matter how many times I poison them. Bird soup. Soup with bird. Birds with soup. Ona jest trochę pierdolnięta. Morning comes and with it another fresh hell. I come up here to escape them and they're still singing, taunting me. No. Nie dziwię się, że odwozimy ją do kultu. Most days I just work on my project so I can be rich and have all the gentleman callers I want, like a real lady sipping on tea on a porch. You know, I love working with rubber, burning it, tasting it. You've got shoes, you've got feet, am I right? Hello? Clothy cloth. Co jest kurwa z nią nie tak? You've got shoes, you've got feet, am I right? No, czasami. Trevor się chyba jej trochę boi. Nie, te takie buty są paskudne. That's what I just said. Shoes that look like feet. Shoes that look like feet. Kurwa, ona jest szalona. Shoes on them that are feet. Because you know you can buy those already. Babka, mam wrażenie, jest nie dość, że pierdolnięta, to trochę z tyłu. How can you buy them already if I haven't made them already? Dummy, dummy, dum-dums. You're silly. The gardener was silly. He got sick. Folk talk. Coś czuję, że ogrodnik niekoniecznie się pochorował. Znaczy, pochorował się, czyli dostał, wiecie, trzy razy pod żebra. This guy who picked me up the other week wasn't okay. He choked to death on his own hand. Zadusił się własną ręką, co? Może se kurwa jeszcze z łuku w plecy strzelił? No, zdecydowanie jest szurnięta, ale Trevor nie byłbym taki otwarty w wyznawaniu jej tego. What are you gonna do? Spank me? Shave me? Lock me in the cellar with a spider called Molly Foster? Dress me up as a boy and make me drink through a little pink straw? Co kurwa? You can. Mama oftentimes would. Stop eating soil. Where's your pony, little girl? Dobra, dobra, wypierdalaj, wypierdalaj. Nie chcę cię już słuchać. Here's my number. Will you call me sometime? I get so lonely out here all by myself. I love you. Też cię kocham, maleńka. Honk, 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 kurwa, spierdalam jak najdalej od ciebie. Bye, 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 bye. Na na ni 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 na pierdolę to wszystko. Nie mam dzisiaj, ludzie, czasu na jakiś strasznie długi odcinek, wybaczcie, nie uszczycę was dzisiaj żadnym mega wielkim jebaczem, znaczy, kurwa, ten odcinek nie będzie mega wielkim jebaczem, jako że muszę niedługo wyjść na zajęcia, tak, znaczy nie, no, tutaj dobiłem do tych 30 minut, ale nie chcę startować misji, która się znajduje pod literką T, ze względu na to, że może być długaśna. Jako że jest u Trevora, a misje związane z tymi przypadkowymi, nieznajomymi, dziwnymi dziwakami są najczęściej trochę krótsze i bardziej przyjemne w odbiorze. Uwaga, uwaga, super drift, kurwo! O kurwo, udało się, nie wierzę. O. To miało się nie udać. Okej, okay. Never mind, wyszło bosko, jak zwykle. Jeżeli chodzi o moje prowadzenie, nie. Jestem jednym z chujowszych kierowców w Los Santos. Wzięcie ogólnie kawałek filmika, który puściła Zosia. Ktoś zrobił filmik o tym, jak dużo detali jest w GTA 5. I były tam genialne przykłady, jak wiatr dmie
w żagle łódek, które sobie stoją przy brzegu. Jak na przykład jak się wyjdzie z basenu, to woda z nas ocieka i kapie na ziemię. Jak się chodzi w japonkach, to te japonki, wiecie, nie są cały czas przyklejone do stóp, tylko tak się odginają, bo się, wiecie, trzymają tylko na palcach. Jak się postrzeli ptaka, to ten ptak spada i to naprawdę realistycznie, fajny odgłos przy tym też jest. I do tego jeszcze jest całkiem, no oczywiście tekstury nie są najwyższej jakości, bo to tylko kurwa ptak, który se lata, nie? No ale są, znaczy ten ptak to nie jest jakaś po prostu kupa piór, to wygląda autentycznie jak jakaś mewa. Niesamowita poziom detali, niesamowity poziom detali. To jest GTA 5, to jest w tej chwili, I shit you not, jedna z najbardziej dopieszczonych, jedna z najlepszych gier, w jakie dane im było zagrać. Tu jest oczywiście w swoim gatunku, w gatunku sandboxa, takiego, a nie innego. Wiecie, na pewno Darksiders 2 w niektórych aspektach przebija GTA 5, ale jeżeli chodzi o takiego właśnie sandboxa, nie ma lepszego. Absolutnie nie ma lepszego i nikt mi nie powie, że jest inaczej. O chuj, to było trochę ciekawe. Zahaczyłem o jakąś pierdoloną skałę, a tutaj jedzie Scooby-Doo! Przemalowaliście samochód, skurwysyny, kto wam pozwolił? Maszyna tajemnic! Wyrównał. O, goni mnie! A, to policja! Czemu mnie policja, kurwa, goni? A to chyba nie mnie, bo nie mam gwiazdek. Ja? Chciałem powstrzymać tego gościa, ale nie chciałem w sumie też jebnąć w policję, więc ojebałem. Tutaj mamy coś, co się zwie ochotnicy. Nie wiem, co to ma ogólnie oznaczać. To nie będzie chyba to poszukiwanie tych imigrantów, nie? Aha, i w tych detalach GTA też było, jak się jechało, to były takie słupki na środku autostrady, że one jak się uginają, to się potem... Aha, tak, to ci od kontroli. Od kontroli granicznej. Jak te słupki się uginają pod samochodem, to albo odpadają, albo potem wstawają. It's you? What are you idiots up to, huh? Myślisz, że zasiszałem cześć Ameryki? Это предназначено судьбою. Вот страна, которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей. Fella can't speak two words of English, but he knows this is the best country. Jesus. Hey. Hey, what's that? Illegals ruining the place. Come on. Come on, let's Braca, go. Let's go. Get in. Wolność, braterstwo, pizza i makaron. Jedziemy. Aresztuj podejrzanego, chodź podejrzany chuju. Jak cię dorwę, to cię rodzona siostra nie pozna. Matka pewnie pozna. Oh, good man, always prepared. Oh, the depths old troll for 500 bucks. You two are completely loco. If you'll forgive my... Co jest? Jak to kurwa misja nieudana? Co kurwa podejrzany uciekł? Przecież jechałem cały czas do przodu. No kurwa mać. Chuje. No jedziemy. Go. Jak ja mam niby kurwa jechać? Co, nie wiem robić kurwa skróty? O chuj, to może się nie udać teraz. Aha, bo on tu przejechał, kurwa, ja się oddalałem od niego jak debil, tego nie zauważyłem. Myślałem, że jedzie dalej do przodu. You spout all this hippie nonsense, but I know you're a patriot, Trevor. I can just tell by looking at you. We had our eye on this fella for a while. Illegal farming, bartering of goods, deep into a shadow economy. Okay, get me in clothes so I can incapacitate him humanely. Załatwić po ludzku, czyli ogłuszyć, tak? Tak. Jak blisko, ziomuś? Szczyloj! O kurwa! Myślę, że on niekoniecznie musiałby to przeżyć. Wow. Znowu go jebnął. Może go przejedzie coś jeszcze, co? You could have killed me! Get in a vehicle now, sir! Dwigaj! Okej! Dwaj! Gdzie go wieziemy? Do spalarni. Nie, to było akurat niepoprawne. Josef i Joey! Gdzie jedziemy?
Do fabryki cementu? Co kurwa? Aha, że tam więcej... Nie, kurwa, że tam kolejni imigranci są, a nie, że go zacementujemy, lol. Podrobione. Znaczy tak powie, że podrobione. A pewnie nie są. Na stówę nie są. I z róg wyskoczyli. You won't get away with this. I report you. Co on zrobił z tymi papierami? You wanna report me? O, czas dorwać paru Meksykańców. Co tu się dzieje? Aha, o, tam spierdalają, jedziemy. Tom na motorach. Oczywiście, że oni molestują dzieci, przy okazji produkując metamfetaminę, nie? Gonimy drugiego! Woohoo! Patrol graniczny, kurwo! Oho. Czy on, kurwa, strzelił przez podwozie, czy mi się tylko wydawało? Wyjebał dziurę podwoziu śrubokrętem i strzelił. Nie. Chodź tutaj! Kurwa, jakąś kunę potrąciłem przy okazji. Każde zwierzę na pustyni to kuna, to jest ogólna zasada. Beauty! Brać go, panowie. Pewnie jakiś Włoch. Pasta italiana. Civil Border Patrol! Run and I'll put you down again! Okay, okay! Let's go, buddy, you're coming with us. Yeah, yeah, underlay, underlay. Come on, move! In the vehicle, now! I said move or I will zap you again. Lovely. Crazy assholes! No chodź, chodź. Josef. Kurwa, wsiadaj! O, było piękne. Tamten pewnie zaczął spierdalać w sumie, ale przynajmniej nie ma już motocyklu. Dobra, jedziemy szybko, bo się spóźnię na zajęcia. Please, I have a family. Well, that ain't my problem, sir. You've outstayed your generous welcome offer to you. Kurwa. Here, United States. Nie trafiłem w górę. Jak to kurwa możliwe, nie wiem. It's in my passport at my house. Well, you exploited the cracks in the system. Look, I have nothing against you, personally. I'm not saying you can't come here for a vacation. You know, I went to Mexico once, I hated it, but I didn't try to stay there and infiltrate society and subvert the local culture. Ten tutaj dalej ma drgawki jakieś. Znowu. What? Go car, go now. Okay, Jesus. Dwigaj, ili ja tebe zastavlju dvigat za. Jesus. Go, fucker, go. Go, fucker, go! Wszyscy Meksykańcy zawsze w filmach i grach i tak dalej mają kurwa takie same rękawiczki ogrodnicze, mam wrażenie. Gdzie ich wieziemy? Zatopimy ich w cemencie. Well, good work, everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. Co, ja wysiadam? Kurwa, wysiadam. Co za gnoje. I teraz oczywiście zostawiacie mnie na środku pierdolonej pustyni. We made Uncle Sam proud today. Rozjebałeś słupek, dewastatorze, kurwa, wandal. Dobra, okej, ludzie, ja zapisuję grę, wypierdalam na zajęcia, wam mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić. No i cóż, do zobaczenia następnym razem, tylko kurwa niech mi się ta gra zapisze. Trzymajcie się, hej.